Dzień dobry, jest to film dla klasy siódmej, a temat dzisiejszy to ZSRS Imperium Komunistyczne. Zaczynamy od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli właśnie ZSRS. Pamiętacie, że po upadku ceratu Rosja zrzekła się ziem polskich, Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi wycofała się z Ukrainy i Finlandii, jednak bolszewicy nie pozostawili tak tej sprawy. Zwyciężywszy wojnie domowej nie zatrzymali się i postanowili odzyskać dawne tereny. Udało im się to z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Natomiast Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia obroniły swoją niepodległość przed zakusami bolszewików. Ostatecznie 30 grudnia 1922 roku powstał Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli właśnie ZSRS. Zgodnie z koncepcją Lenina, miał to być federacyjny organizm państwowy składający się z równoprawnych republik, początkowo rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej i zakaukaskiej, do którego dołączyły kolejne na przykład Sternów Azji, ponieważ ZSRS rozszerzało swoje strefy wpływów. Te piękne idee równoprawnych republik jednak były jedynie wizją propagandową. Z czasem powiem ZSRS. Stał się państwem o najbardziej scentralizowanej i zamkniętej organizacji na świecie. Co to oznaczało? Był to kraj, z którego nie można było się wydostać, pozostający w izolacji od innych państw europejskich. Jego granic, otoczonych zasiekami z drutu kolczastego i pasem zaminowanej ziemi, nie mógł przekroczyć nikt niepowołany, by nie przekazywać informacji o zbrodniach reżimu komunistycznego. Przejęcie władzy przez Stalina. W 1924 roku zmarł dotychczasowy przywódca ZSRS, Włodzimierz Lenin. Wówczas zaczęła się walka o władzę, którą wygrał usuwając swoich przeciwników niewiele dotąd znaczący Józef Stalin. Swojego największego rywala, lewa trockiego, zmusił do emigracji w 1929 roku. Dzięki tym działaniom stanął na czele partii bolszewickiej, zmieniając jej nazwę na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, czyli WKPB. Sposobem Stalina na ugruntowanie swojej pozycji było budowanie swojego wizerunku poprzez tzw. kult jednostki. Polegał on na przepisywaniu mu nieomylności i wielkości oraz troski o dobro społeczeństwa. Imieniem Stalina nazwano miasta, szkoły, zakłady przemysłowe, stawiano mu pomniki. Wielkie znaczenie dla krzewienia kultu jednostki miała indoktrynacja dzieci i młodzieży, podobna do tej, którą znamy z Trzeciej Rzeszy. Ideologię komunistyczną szerzono poprzez organizację. Młodzież musiała należeć do komsomolu, a młodsze dzieci do pionierów. Dyktator, tak jak Stalin, najbardziej obawiał się tego, że ktoś może zagrozić jego pozycji. Dlatego w latach 1936-1938 doprowadził do powstania Ludowego Komitetu Spraw Wewnętrznych, w skrócie NKWD, które było nowym rodzajem tajnej policji. Dzięki temu narzędziu przeprowadził tak tzw. Wielką Czystkę, najpierw w szeregach własnej partii, a następnie w armii. Doprowadziła ono do rządów terroru i utraty życia wielu milionów ludzi w wyniku egzekucji, tortur, przetrzymywania w obozach pracy w nieludzkich warunkach. Represje dotykały nie tylko ludzi uznanych za wrogów, ale także całe ich rodziny. W ten sposób Stalin zapewnił sobie dominującą pozycję w państwie. Funkcjonowanie gospodarki ZSRS Komuniści swoje rządy zaczęli od likwidacji własności prywatnej. Pod pretekstem tzw. komunizmu wojennego wprowadzili całkowitą kontrolę nad gospodarką i rozdziałem towarów, co doprowadziło do wielkiego chaosu i ruiny gospodarki. Powstania i bunty głodujących chłopów zmuszanych do obowiązkowych dostaw żywności do miast były krwawo poskramiane. Widząc, że taki system się nie sprawdza, Lenin wprowadził nowe ekonomiczne porządki, czyli NEP, polegające na odrodzeniu drobnego handlu w miastach i zezwoleniu na sprzedaż nadwyżek żywności przez chłopów. Jednak wraz z rządami Stalina nastąpił koniec NEP-u i wprowadzenie kolektywizacji rolnictwa. W wyniku tej zmiany chłopi zostali zmuszeni do pracy w wielkich gospodarstwach rolnych, spójdzielczych, tzw. sowchodach i państwowych kołchozach. Chłopi musieli przekazać swoje ziemie i dobytek do kołchozów. Natomiast konsekwencją wprowadzenia gospodarki planowej było ponowne upaństwowienie całego przemysłu i handlu. Odtąd gospodarka miała rozwijać się w ramach pięcioletnich planów. Nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego, zbrojeniowego i wydobywczego ze względu na plany komunistów dotyczące wojny mającej wprowadzić komunizm w Europie. W zamyśle celem pięciolatek było dogonienie, a następnie wyprzedzenie w rozwoju państw zachodnich. W rzeczywistości plany te były często nierealne, a cenę za ich przeprowadzenie zapłaciły życiem miliony ludzi, więźniowie obozów, pracujących ponad siły przy ogromnych budowach i w kopalniach. Konsekwencje terroru i radykalnych zmian gospodarczych. Komuniści od momentu wybuchu rewolucji w sposób zbrodniczy rozprawiali się ze swoimi przeciwnikami, mordując monarchistów, właścicieli ziemskich, duchowieństwo, burżuazję, a nawet buntujących się chłopów i robotników. Kiedy skończyła się wojna domowa, prowadzono cały system obozów pracy zwanych łagrami, zarządzanych przez GŁAK, Główny Zarząd Obozów. I tak pod koniec lat 30. około 9% społeczeństwa znalazło się w łagrach. Często w wyniku donosu lub za zupełnie drobne przewinienia. Natomiast w wyniku kolektywizacji i przymusowej pracy w kołchozach poniosło śmierć około 10 milionów ludzi. Szczególnie dotkliwe depresje dotyczyły bogatszych chłopów zwanych kułakami. Oprócz pozbawienia ziemi, często ich przesiedlano, zsyłano na Sybir lub do obozów pracy. Ukraina poniosła największe konsekwencje kolektywizacji, ponieważ w wyniku klęski nieurodzaju i decyzji władz o konfiskacie całej żywności doszło tam do wielkiego głodu, którego ofiarami padło kilka milionów ludzi. A jakie były stosunki między ZSRS a Niemcami? Początkowo oba państwa łączyła krytyka ładu wersalskiego, bowiem nie pogodziły się między innymi z niepodległością Polski. W 1922 roku nawiązały wzajemną współpracę na podstawie podpisanego w Rapallo traktatu. Polegała ona na wymianie. Z ZSRS do Niemiec eksportowano surowce, udostępniono też w tajemnicy poligony dla armii niemieckiej. Natomiast ze strony Niemiec do ZSRS dostarczano uzbrojenie, różne rozwiązania technologiczne, pożyczki fachowców od spraw militarnych i gospodarczych. Kiedy do władzy doszedł Hitler między Niemcami a ZSRS, zaczęła się rywalizacja. Szczególnie widoczna podczas wojny domowej w Hiszpanii, podczas której oba państwa opowiedziały się po przeciwnych stronach konfliktu. Jednak wspólny interes w postaci dążenia do zmian terytorialnych zbliżył do siebie dyktatorów i zaowocował podpisaniem w sierpniu 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow. W którym dokonali oni podziału wpływów w Europie Środkowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach.